Ci młodzi ludzie to najlepsi uczniowie powiatu lubańskiego. Gościliśmy też dzisiaj dzieci, bo nauczyciele z jednej strony, ale nauczyciele nie istnieją, gdzie nie ma uczniów. Tutaj gościliśmy 10 najlepszych uczniów wytypowanych przez dyrektorów szkoły po analizie ich dorobku. Bartłomiej wypracował średnią ocen 5,2. To pozwoliło mu na koniec roku szkolnego być pewnym, że stypendium otrzyma. No, trzeba troszkę się pouczyć, przyłożyć się i rozumieć to wszystko. Stypendium po raz pierwszy? Tak. Starosta lubański przyznał im nagrody w wysokości 1000 zł. Dzisiaj im oficjalnie podziękowaliśmy. Są oni, oczywiście zdobywają wiedzę dla siebie, ale również są chlubą naszego powiatu. Stypendia starosty powiatu lubańskiego otrzymali Agata Iwanek, Marek Walicki, Rafał Grabosz, Judyta Sferczyk, Paulina Czyruk, Bartłomiej Czereszko, Miłosz Malung i Anna Śliwka.